Drodzy, kochani, umiłowani i mniej umiłowani, do was wszystkich. Pewne takie spostrzeżenie narodziło się w mojej głowie jakiś czas temu. Spostrzeżenie było oparte o bardzo przykrą sytuację, kiedy jeden z moich znajomych został porzucony przez dziewczynę i wtedy on szalał z rozpaczy. On naprawdę szalał z rozpaczy. Dłuższy czas szalał, aż w końcu oszalał. To znaczy, zauważyłem, że zakochany mężczyzna nie potrafi żyć bez obiektu swojej miłości, jeżeli ten obiekt zniknie, wyparuje, da mu kopa w dupę. Znaczy, jak facet zostaje porzucony przez kobietę, to on szaleje, a czasami nawet oszaleje. Taki facet gotów jest pójść do sklepu, kupić sobie jakiś pistolet i palnąć sobie w łeb. Jeżeli to jest Ameryka. Jeżeli to nie jest Ameryka, to znajdzie tańszy, ale równie skuteczny środek zakończenia swoich cierpień. Natomiast u kobiet, kobieta idzie do zupełnie innego sklepu, żeby popełnić tę zbrodnię. Czyli jak kobieta zostanie porzucona przez mężczyznę, płacze dużo, dużo głośniej niż on, dużo głośniej. Jej rozpacz jest potworna, natomiast kończy się tym, że pójdzie do sklepu i popełni zbrodnię. Zbrodnię w stosunku do swojego budżetu. Czyli kupi tak drogie perfumy, które by w życiu nie kupiła. I to jest taką dużą flaszę, bo jestem tego warta. No, albo pójdzie do jakiegoś sklepu z budzikami i kupi 7 par, bo należy mi się, przez tyle czasu nie dbałam o siebie. Albo pójdzie do, gdzie pójdzie? Do Lafayette'a i wyda wszystko, co ma, bo mi się należy. No i chcę wam powiedzieć, że nie bez powodu tak to natura stworzyła. Nie bez powodu to tak natura stworzyła, że kobiety rozpaczają dużo głośniej i dużo drożej niż faceci. Koniec.